Zobacz muzykę. Muzykę. SK Music Awards. Nominacje w kategorii Najlepszy debiut. Ewelina Lisowska. To był debiut godny wielkiej gwiazdy. Jej pierwszy singiel, Nieodporny rozum, błyskawicznie podbił serca słuchaczy i wylądował na samym szczycie gorącej dwudziestki. Równie dobrze poradziły sobie kolejne hity artystki. W stronę słońca i Jutra nie będzie. Wszystkie numery znalazły się na jej długo wyczekiwanej solowej płycie Aeroplan, która ukazała się 7 maja. Lemon. Ich debiutancki album noszący ten sam tytuł co nazwa kapeli ukazał się pod koniec ubiegłego roku i w ciągu kilku tygodni od premiery zyskał status złotej płyty. Kluczem do sukcesu zwycięzców jednego z telewizyjnych konkursów talentów są nastrojowe, przepełnione głębokimi emocjami utwory, takie jak Będę z Tobą czy Napraw. Margaret. Nietuzinkowy pomysł na teledysk i promocję artystki wzbudził duże zainteresowanie nową postacią na naszym rynku. Sympatyczna artystka i jej singiel Thank You Very Much błyskawicznie podbiły serca słuchaczy Radia SK. Natalia Schroeder. Na antenie Radia SK zagościła za sprawą hitu Jane, ale to współpraca z Liberem i wspólny kawałek Wszystkiego Naraz został dostrzeżony przez eskowych słuchaczy, widzów i internautów. Doczekał się teledysku, w którym zagrała gościnnie Kasia Cichopek. Klip osiągnął prawie 50 tysięcy odsłon w serwisie sk.pl. 2013 SK Music Awards.